Cmentarz żydowski w Sarnakach znajduje się w zachodniej części wsi, po południowej stronie ulicy Konopnickiej, na planie pięcioboku o powierzchni około 0,91 ha. Data założenia cmentarza nie jest znana. Według niepotwierdzonych danych powstał około 1742 roku. W opisie miejscowości z 1832 roku podano Kirkut żydowski za miastem, murem ogrodzony, szopą drewniany. W 1925 roku wartość cmentarza oszacowano na 2000 zł. Przed 1939 rokiem cmentarz był ogrodzony kamiennym murem, wykończony cegłą z drewnianą bramą z zadaszeniem. Przy wejściu znajdował się drewniany budynek, prawdopodobnie pełniący funkcję mieszkania, grabarza lub domu przedpogrzebowego. W latach II wojny światowej na cmentarzu chowano ciała osób zmarłych w getcie. Do ich grzebania Niemcy wyznaczyli Polaka Władysława Panczarskiego. Po interwencji rabina Abrahama Bera Katza Niemcy wyrazili zgodę na asystę Żyda podczas pogrzebów. Cmentarz stał się miejscem egzekucji, między innymi w lutym 1942 roku rozstrzelano kobietę z jednorocznym dzieckiem. W tym czasie rozpoczęła się dewastacja obiektu. W 1941 roku na polecenie Niemców część mace wykorzystano do utwardzania dróg. W 1944 roku z cmentarza Niemcy prowadzili obserwacje rakiet V2 wystrzeliwanych z poligonu Pustków Blizna i spadających w okolicach Sarnak. Stopniowy proces niszczenia cmentarza był kontynuowany w kolejnych dekadach. W sprawozdaniu Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej z 17 kwietnia 1989 roku podano teren całkowicie zarośnięty krzakami, na obrzeżach znacznie zaśmiecony. W roku bieżącym naczelnik gminy podjął prace porządkowe. Wydał decyzje administracyjne nakazujące usunięcie z terenu złożonych materiałów budowlanych. Planowane jest całkowite uporządkowanie i ogrodzenie, jako że cmentarz leży przy drodze prowadzącej do nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych. Do dziś w obrębie cmentarza zachowały się pojedyncze nagrobki wykonane z polnych kamieni granitowych i piaskowca. Brak ogrodzenia. Granice cmentarza są nieczytelne. Teren porastają gęste krzewy w porze wegetacji utrudniające dostęp. Brak jakiejkolwiek formy upamiętnienia. Brak danych o statusie własnościowym cmentarza. Obiekt jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie figuruje w rejestrze zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Thank you.
dusze ich związane będą węzłem życia i przyświeca im mesjańska nadzieja.